Chcę wam powiedzieć, dobrze, że tu jesteście. Wiem, że przed wami dalszy ciąg spotkania w Brzuchowicach. Życzę, aby wszystko, w czym będziecie brali udział, przyniosło wam duchowy pożytek i napełniło radością. Napełniło radością wasze młode chrześcijańskie życie. Dziękuję ojcu Azariaszowi, Bernardynowi za przywiezienie nam relikwii świętego Karola Akutis i za wprowadzenie ich wczoraj do naszego ośrodka duszpasterskiego w Brzuchowicach i za piękną, wygłoszoną konferencję. Nie chcę pominąć nikogo, dlatego na koniec dziękuję jeszcze raz wszystkim, a szczególnie tym, których nie wymieniłem. Pozostało nam jeszcze jedno dziękczynienie i uszanowanie. 5 września ubiegłego roku przeszedł do domu ojca świętej pamięci ksiądz kardynał Marian Jaworski, a dokładnie rok temu, 11 września, odbył się jego pogrzeb. Zgodnie z zapisaną w testamencie ostatnią wolą, na miejsce pochówku wybrał ksiądz kardynał sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie w krypcie kaplicy cudownego obrazu zostały złożone jego doczesne szczątki. W latach 1991 do 2008 ksiądz kardynał był pierwszym po wojnie metropolitą lwowskim, na którego barkach spoczęła wielka odpowiedzialność za odradzającą się archidiecezję i Kościół w całej Ukrainie. Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć i nigdy nie wolno nam przestać być mu wdzięcznym. Dlatego ku pamięci naszej przyszłych pokoleń chcemy dzisiaj poświęcić pamiątkową tablicę. Niech ona przypomina o dobrym pasterzu naszej archidiecezji, który podobnie jak przed 6 wiekami błogosławiony Jakub Strzemię, tak i on ukształtował jej oblicze na kolejne wieki. Udajmy się zatem do kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego, aby poświęcić pamiątkową tablicę i modlitwą wyrazić naszą wdzięczność za lata arcybiskupie i posługi księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu, który poniósł śmierć na drzewie krzyża, dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. On własną śmiercią zwyciężył śmierć naszą, a przez swoje zmartwychwstanie przywrócił nam życie. Prosimy Cię, pobłogosław tę tablicę upamiętniającą zmarłego księdza kardynała Mariana Jaworskiego, metropolitę lwowskiego. Niech ona stanie się znakiem naszej wdzięcznej miłości, a modlitwa, którą dzisiaj zanosimy, niech otworzy kardynałowi Marianowi bramy raju, aby umarły dla świata, żył dla Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.